Dzisiaj wieczorem, jak wracaliśmy z kolacji, kupiliśmy owoc, którego wcześniej nigdy nie próbowaliśmy. Jest to jabłko dubieniowe. Podobno jest przepyszne. Tylko się wygląda z bliska. Takie śmieszne coś. Jest twarde, miękkie. To jest miękkie. Właśnie pani miała... A, no rzeczywiście. Pani nam wybierała i ten jest taki zielony, a inne były już takie jakby podczerniałe. Taki, podczerniałe i mówiła, że to nie, że ten jest okej. Okay. Zapłaciliśmy za niego złotówkę. Mhm. I zaraz będę próbować. Taki ma zapach. Nie wiem. Trudny do określenia. Nie to cytrusowe. No nie wiem, okej. Okay. Boję się. No dawaj, dawaj. Ale śmieszne. Dobra, to próbuję. Ja zwykle ja pewnie. No Kasia testuje jak zazwyczaj. Jak zwykle ja. Czekajcie, jeszcze powącham, bo generalnie ja mam tak, że jak coś brzydko pachnie, to ja tego nie zjem. Bo wiem, że mi to nie będzie smakować. To ma taki zapach. Nie, dziwne. No próbuj. Nie do końca ten zapach mi pasuje. Jest gdzieś woda? Słodkie? Jest bardzo słodkie. Gdzie to jest budyniowe, to ja nie wiem. Ale dobre, niedobre? Nie bardzo. Nie? Muszę ja spróbować. Trochę smakuje jak litchi. Tak? Za którym jakoś specjalnie nie przepadam. Nie, nie, nie. Dobrze, że tylko jedno kupiliśmy. Nie. Zapach ma taki... Nie, mi nie podchodzi. Podobny troszeczkę... Dla mnie ma zapach sfermentowanych litchi. Nie, taki troszeczkę ma zapach ananasowy. Dziękuję już za jabłko dubieniowe. Nie. Mi nie smakuje. Może wzięłaś akurat zły kawałek? Nie wiem, mi nie... O, te pestki łatwo się wyciąga, wystarczy je wycisnąć. O, one całkiem łatwo wychodzą. Łatwo się oddziela skórkę. Nie no, nie powinno być jeszcze przejrzałe, bo z tego co się orientowaliśmy, to przejrzałe robi się wtedy dosyć ciemne. Ma taką prawie skórkę jak śliwka, a to ma jeszcze takie w miarę zielone, więc powinno być jeszcze dobre. Troszeczkę podobne w konsystencji do gruszki, ma takie... Tak, ma takie właśnie... Takie kuleczki jakby w środku. No ale to nie są moje smaki. Nie, spróbuję jeszcze raz. Na pewno nie jest... na pewno nie kojarzy mi się z budynią, to na 100%. Ale nie jest złe. Troszeczkę jakby ananas, mocno słodkie. I jeszcze... No widzicie, każdy inaczej odbiera ten smak. No mi nie bardzo to podchodzi. Taki troszeczkę ananasowy, troszeczkę gruszkowy. Nie, jest całkiem w porządku. Tylko masa właśnie tych pestek. Nie? Nie, nie smakuje mi to. Nie no, nie ma żadnego jakiegoś takiego niedobrego smaku. Mnie nie smakuje. Absolutnie mi nie smakuje. No to musicie sami spróbować, jeżeli przyjedziecie do Tajlandii, czy to też może w jakichś tutaj okolicznych krajach azjatyckich, można sobie pewnie kupić taki owoc, więc musicie sami przetestować. No mi smakuje, Kasi nie, a wam Mateusz trzeba spróbować. Mateusz nie lubi mango, ja uwielbiam mango. No właśnie. Każdy lubi co innego. Bardzo możliwe, że też można gdzieś dostać w jakichś takich lepszych sklepach w Polsce. Ja się zajadam durianem, Mateusz nie znosi. No właśnie.
sami macie odpowiedź. Więc jak chcecie sprować, poszukajcie w jakichś sklepach w Polsce, typu Alma, Piotr i Paweł, czy jakichś takich tego typu... Czy w jakichś azjatyckich internetowych sklepach są teraz takie, więc... Więc może gdzieś... Można dostać. Może gdzieś się dostanie. Więc smacznego.